No tak średnio wyszło. Dobrze jest. Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie. Jestem Paweł, z nami jest Bert. Bert? Elo. I dzisiaj robimy totalne zniszczenie na sesji publicznej z innymi graczami i dlatego używamy dwóch Batmanów. Mamy dwóch Batmanów. Już mamy pierwsze dwa cele do tego, znaczy, ponieważ... Ja jedną rzecz tylko powiem, że nie do końca mu jest Batmanem. Dlaczego? Ponieważ mam tutaj inne kolory. Paweł, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, Paweł? Powiedz mi. Musimy zabić tych gości, którzy... Przy swoim tym... klubie. Stary, serio? Dobra, to ja tam do ciebie zacznę. Ja już jadę. Ja już jadę, Bert. Spotkajmy się przy helikopterach. Przy helikopterach, okej, okay, ja już tam jadę. Znaczy, bardziej lecę. Dobrze, Bert. Ja może pojadę, jednak wiem, że to auto lata, że potrafi, ale nie chcę je utopić ani zniszczyć. Ale ja chcę pomścić moją śmierć. Pomścimy cię, Bert. Bo Bert tutaj, zanim zdołączymy na sesję, to Bert został zginięty. Zginięty przez jej... Przez innych graczy. O. Ale nie wiem... Co? To jest koci! Co? Ja nic nie komentuję, nie ma... O Boże. To jest kocie autko. No zobacz, no ładne to jest. Księżniczka, no robot, guma do rzucia coś. Dobra, dobra. Do rzucia, ogólnie tutaj będę musiał zamazać pewnie trochę tego auta, bo jest takie wulgarne trochę. No, nie no, żartuję. Gdzie no wulgarne, proszę cię. Różowiutkie, bardzo fajniutkie, kobitka z mieczykiem normalnie tutaj. No, że jak mam patrzeć na auto, to musi mi sprawiać przyjemność patrzenie na auto, nie? A te auto mi sprawia taką przyjemność po prostu, że to szok. Dobra. Cel to jest tych takich zielonych ziomków tam, co będą... Zielone dodać. Ziomki. Patrz, że mam fioletowy dym spod opon. Dobra, Pawełik. Fioletowy dym. No, gościu! Jadę! No. Co? Jak on jeździ? No co za Paweł po prostu? No to jest koci Batman! Koci Batman. Którędy teraz? Tędy? Jedziemy pod... To ja muszę się pomścić, albo... Nie. Dobrze, nasz. Pomścimy się! Problem jest taki, że Scramjet dużo rakiet nie wytrzyma, albowiem nie wytrzyma ani jednej, więc musimy uważać, ale... Boże, no przecież... Czekaj, bo główka mnie boli! O, dobra. To nie, odbul się tam. Poczekaj, ja to będę polował, no ale co potrzebuję wsparcia, ponieważ bez pomocy nie dam rady. Patrz, wojna jest handlowa! Bert! No to dobra, to jedźmy na wojnę handlową, Paweł, tylko musisz zawrócić. No, no nie da... No co mi buziaka sprzedałeś? Buziaka... Dobra, ogólnie musimy tak? jechać po dobra, które dobra. Są rozstawione gdzieś na mapie, tylko nie wiem. Przed nami gdzieś tam jest jakieś dobro. To znaczy... O Boże, kto... Poczekaj, ja zobaczę na mapie, jak to daleko jest. No, tam ktoś już jedzie! Jakiś biały nie, ludzik. Będziemy musieli mu zabrać... To była wojna na sesji publicznej, no przecież mieliśmy zrobić wojnę na sesji publicznej, nie? Zrobimy wojnę. Musimy odzyskać dobra. Dobra, Bert. No, ale dobra, nie zabierzmy dobra. Pamiętajcie, nigdy nie wyprzedzajcie kota Batmana. No bo to jest koci Batman. Oj, teraz chciałem trochę to, chwila. Czekaj, Bert, spokojnie, idź. Czekaj, bo mam problem, bo nie tego nie dowody. Czekaj, proszę. Bo jakiś grubas tam jest. Dobra, dorwiemy grubasa. Grubasa, Paweł. Czekaj, tam gdzie on... A gdzie ty jesteś, grubasie? Oj, już tam Paweł robi jakieś eksplozywy. Nie wiem! Pomagam gościom! Oj. O Boże, tutaj bomby! Kogoś zabiłem, ale nie wiem kogo. Ja też nie wiedzieć. Nie wiedzieć, co się dzieje. Uważaj, Paweł, bo tamten typ jest taki agresywny troszeczkę. No widzę właśnie. Co tu się dzieje w ogóle, stary? Nieśmiertelny! To towaru, gościu. Nie, nieśmiertelny, tylko... Jezus, jakaś pani stała! Przepraszam! O Boże, Bert! Ja nie mogę, no widziałem. Wsiadaj! O, wstawaj! Wsiadaj, Bert, tu się bomby robią! Uważaj, bo on rzuca eksplozywy. Tylko nie wiem, czemu się go nie da. Jezus, ile graczy tu jest! Ej, to będzie problem, Paweł, musisz do niego podjechać i ja go muszę zastrzelić, ponieważ tego pojazdu nie możemy zniszczyć, bo to jest właśnie no, to jest, pojazd. Ale on jest taki wzmocniony. No koniec, to dostarczył to... już! No jaki... Jak to dostarczył? No jak to tak... No co za oszust normalnie! Ej, nie dobra, ma. Paweł, pojedźmy po mojego Batmana ogólnie. Dobra, zaznaczyłeś mi? Chwila, muszę... The Morph Mutual Insurance. 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 Insurance.
Skramiec, okej. Na tym parkingu do... Co? No to weź mi zaznacz, będzie gdzie którędy szybciej. Stary, no nie wiesz jak tam się dojeżdża. No, naznacz mi tu... No znaczyłeś? O no, naznacz... Za Paweł z YouTube, no. Jadę! O Boże! Bardziej lecisz. No, ta laska lata. Dobra, sprawa jest tego typu. Jedziemy po mojego skramjeta. Tak. I zaraz będziemy zrobić dalej niż ludzi, którzy próbują... O, widzę tych zielonych, kurde. Jadą sobie. Jadą sobie tam. Dobra, spokojnie. Mojego. Myślę, że nie tak pójdzie płazem. Zabicie mnie bezlitośnie. To ja no zaraz tak się okażę też bezlitosny. Oczywiście. Poczekaj. Mam już fajną pomysł egzekucji dla nich. Barber, nie mów takich słów brzydkich. Czekaj. O, przepraszam. Nie moje auto, nie mój motocykl. Proszę, możesz wysiąść. Dobra, jedziemy po was, kurde. No. Ale im strzelam, za nami. Za nami. O Jezus, jadą za nami! Dobra, Bert. Ciaskaj! Są tam gdzieś! Zawracają, uciekają, patrz! Nie wiem czym jadą, ale jadą na dwa auta. A, gicie! I co, i dwa? Pięknie, Bert. Dobrze. Dobra, ale nie będziemy się nad nimi znęcać. Jak to nie? Dobra, musimy trzaskać inny. Poczekaj. Znajdźmy inny. O Boże, no czemu tyle aut tu jeździ, ja się pytam? Paweł, jak już fidget spinner Ja mam panienkę na aucie. Bert, gdzie ty jedziesz? Tam są ludzie jacyś? No. Tu widzisz, że jest jakiś biały. O, i zieloni już jadą w moim kierunku, ale strasznie powoli, jakby na piechotę szli. O Boże, opresora mają! Bert! Opresor 2! Opresor 2! Opresor 2, Bert! Dobra, na niego jest taka taktyka, spróbuj go jak najszybciej namierzyć. O Boże, nie zdążyłem! Ale zastrzelim gościa, wymieniliśmy się, ja jego, on mnie. No, opresora to jest taka taktyka, że musisz się trzymać jak najdalej od... namierzyć. Szybko dosyć. Nie krzycz na mnie, Bert, czemu na mnie krzyczysz? Ja nie krzyczę na ciebie! Autko! Dawaj. Mors Mutual, okej. Ajaj. Nie zdążyłem napnąć drzwi. Uważaj, przed nami coś siedzi, strzelaj! No Bert! O, dobrze. No nie, prawda. Ty zgasiłeś mu silnik po prostu. Tak się gasi silniki. Zdawałeś sobie już tego? Tak. Bo oni zaraz mogą opresora dwójeczkę. O, tu jest opresor dwójeczka, patrz. No poczekaj! O Boże, wysiadam! Paweł! Co ty mi robisz, Bert, jesteś zły! No serio, jak ja tego nie umiem. Boże, no nie umie trafić normalnie zwykłego. Czekaj, bo on jest, tutaj jest. Dobra. Jakie ładne, różowiutkie autko! Patrz, jakie piękne. No bo ogólnie rzecz biorąc, ja nie księżniczka. Mam drzwi, jest problem. Bert, nie przejmuj się. Czy tu jest UFO, czy mi się tylko wydaje? Tu jest UFO, stary, zobacz. Było zobacz, UFO. Paweł, kosmici tutaj przylecieli. Bert, widziałem. Tu stało UFO. Dobra, lecimy... jednak dalej stoi. To jest porąbane. Stary, mówiłem, nie bierz tyle. Czego nie bierz tyle? Nie wiem, ale zrobię zdjęcie. Nie no, stary, to jest po prostu porąbane. Ludzie, co się dzieje? No co, no UFO lata. Ja oczywiście psychopatycznie zabiłem wszystkich graczy. Ale coś czuję, że oni będą chcieli się na nas zemścić, tak mi się wydaje. Coś czuję, że tak. Co ty robisz? Nie wiem, patrzę na UFO. Fajnie mruga. A o co chodzi? Nie, bo ogólnie... Jadę do zielonych! O, jest nagroda. Przepraszam. Ej, ale ludzie, te Batmany to są czasami takie OP, ale opresor dwójka jest dużo więcej OP, bo jego jest dużo ciężej zdjąć. Tylko na niego trzeba odpowiednią taktykę wziąć. Tak? Jego znaczy ja właśnie chciałem uciec, ale nie udało mi się i przykro mi było. Najlepszy do walki z opresorami jest ten, jak on się nazywa. Fajnie to wygląda, jak ta laska trzyma miecz i leci w górę. Ale to tylko taka moja sugestia luźna. No, sugestie, Pawło. Ale jak ten skramżyć się wysoko wzbija... O, ci panowie w zielonym dalej są tutaj. Chyba są źli. No nie są bardzo źli, bo już pewnie mają rage'a, że zostali zamordowani. Tylko coś czuję, że oni zaraz albo wezmą opresory i będą na nas polować, albo... Myślisz? No. Nie no, proszę cię, no Bert, szanujmy się, oni coś wezmą. No teraz każdy, kto ma... No dobra. Każdy teraz, kto ma zniknęli rejestrowie... z mapy! Bert! O nie, czyli będą albo brali odrzutowcy, ale to na wzięli auto! Auto wzięli? Tak, zwykłe auto i teraz gonię ich!
Nie dojechali! Ej, oni zaraz takiego rage'a, żeby dopisali Paweł! Oni się a nie, bo oni się schowali teraz, wiesz? Paweł, mógłbyś mi pomóc? Tak, dobrze. Oczywiście. Bo ogólnie mam problemy. Dobra, Bert! Różowa siła jedzie do ciebie! Puf! Powiem ci tak, sorry, trochę zeszło. Tak niefortunnie wyszło troszeczkę. Cześć, bo zeszło trochę. Potrzebujesz, żebyś mnie troszeczkę uderzył. Dobra, dmuchnę cię, Bert, jak zawsze. No, dmuchnij mnie, bo... Zobaczysz, co się właśnie stało. Dobra, już zaraz, już prawie jestem. Czekaj, chwilę. W ogóle nie wiem, chyba na kościele wylądowałem. To nie jest kościół, Bert, to jest zwykły dom. Pomocy! No co ty? No zobacz, stary utwór. Poczekaj, Bert! No, boję się. Proszę otworzyć tą bramę. Bert, jesteś normalnie jakiś nienormalny. Ty jesteś normalnie jakiś nienormalny. No ewidentnie. Help poczekaj. Me. Poczekaj, ci tam wjadę, nie? Wjedź mi. O, weź mnie ten. O. Dobra, dzięki. Tylko żebyś teraz ty się nie... No. Ładnie, dobrze. Dobra, Batman zawsze... Dobra. Nie popłaca, dobra, okej. Poszukajmy kolejnej ofiary. Może zielonych? Bo oni zniknęli, nie są trudniejsi teraz. Nie no, żartuję. Ja nie wiem, gdzie oni są nawet. No właśnie, nie wiem, zniknęli, wiesz, będą na nas polować. Musimy być przygotowani. Uważać, bo mogą w każdej chwili za nami sobie jechać jakimś opancerzonym pojazdem i nas... Tak? I nas, że tak powiem... Stuknąć! Testwić. A tu co jest? A jakiś gościu na pasywnym. Okej. Okay. A dwa pasywni. Dwóch pasywnych. Jakie przykre. Dobra. Takie przykre. No tak, oczywiście. Dobra, trzeba to jest wojna. Na... Pamiętajcie, to jest wojna na sesji publicznej. Właśnie, więc ojej. Tutaj każdy umiera. O, tam jakaś flaga, ktoś sobie coś ogląda. Bert! Paweł! O nie, Paweł podjeżdża. Przepraszam, ale stał na środku ulicy. Morderca po prostu. Pieniążek mu wypadł. Nieprawda. O, patrz, tu się zrespił obok. A nie, dobra, to jest jakiś inny. Nie, to jest ten sam. No, ale pasywny już włączył, wiesz? Dobra, chodź, znajdźmy kogoś. Mnie niepokoi, gdzie te zielone typy są. Złoty Batman i różowy Batman. Czyli kocia mordka. Kocia mordka. W kocią mordkę! Co się tu dzieje? Znajdźmy, gdzieś mi znajdźmy tego szybciutko. Aj! Dobra. Dobra, ale tutaj chyba nikogo nie ma, musimy... Poczekaj, Berber, bo ty jedziesz krzywo. Trzeba otworzyć mapę. Ej, Boże, wszyscy by uciekali. Drugi scramjet, zaznaczam! Jedziemy! Gdzie jest drugi scramjet? Trzeci właściwie już. Nie ma takiej opcji. Uwaga, lecę, uwaga, będę lądował na tobie. A nie, dobra. Nie. Sam sobie... W kocią mordkę, co ty robisz? Dobra, dobra jadę, puf! Gdzie mam... O, jesteśmy otoczeni! Nie, o Boże, faktycznie! Co się tu dzieje w ogóle? Nie wiem, co się dzieje, Berber, ale będę namierzał. A jednak nie. Poczekaj, próbuję wylądować. Gościu chciał mnie zniszczyć. Takie przykre. Czekaj. Tam rozwalili wszystkich? No prawie. O czekaj, tam... O widzę, ja dom! Uważaj, za plecami coś ci stoi, Bert! No właśnie, zlikwidowałem. I uważaj, drugi jeszcze, drugi jest, uważaj! Otoczymy go, poczekaj. No właśnie, dobra. On chciał mnie rozwalić, bo już wyciągał czekoladkę. Dobra. Dobra, ja go podjadę z drugiej strony, nie będzie dobra. Wiedział, co się dzieje. Nie będzie wiedział, w którą stronę strzelać. A nie, on jest neutralny chyba, bo nic... No to przejdź gościa, no co ty robisz? No Pawełek! Aaa, no Bert, uderzyłeś mnie! Jak cię uderzyłem, stary? Przecież sam żeś się eksplodował, gościa. No tak, no bo ja wpadłem w poślizg i mi zrobiłeś krzywdę. Ja przez nie ciebie. Robię gdybym nie wpadł w poślizg, nie byłoby problemu. O Boże, gościu będzie do mnie strzelał. Szybko, Bert, ochroń mnie! No wsiadaj, Paweł, co ty co? Robisz? Czekaj! Niszczę do wody! Dobra! Wody niszczę. Boże, strzelałem do... O, w kocie mordkę! Jeszcze mi radio... Ajajajaj... Jeszcze radiowozem mnie dojechali normalnie, poczekaj. Czy tam ktoś jest? Ja może się schowam jakoś delikatnie. Tak delikatnie tylko się schowa, Paweł. Zadzwonię sobie do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel... Bo ja akurat miałem strzelać w momencie, kiedy ty mnie uderzyłeś, wiesz? O,
Wpadłem w poślizg, walnąłem i... Jedź! Mors mutual! Rozpadało się w ogóle. O Boże, Bert, nie, zero przyczepności masz. No bo... Uważaj, za nami jedzie coś, spada już tutaj na dół. Uciekniemy mu. A ja wiem, w jaki sposób. Uszczel go. Co to robisz, Bert? On tam nie, jest. W tą stronę. Dobra, ale... O rany, no Bert. No patrz, jesteśmy w wysokości miejsc banku. Nie, prawie. Blokuje. No tam parę metrów zabrakło, Bert. To tam nie, faktycznie. Lecimy nam do Morzmy, czy insurance. Poczekaj, bo ja ci źle zaznaczyłem. Insurance. No wiem, bo Paweł to w ogóle nie ja ci, nie zaznaczył, ja ci w ogóle nie zaznaczyłem, tylko to jest poprzednie zaznaczenie. W lewo. O, UFO. Jezus Maria, te UFO normalnie, co tu się dzieje? Porąbany świat, może jakiś festiwal UFO jest? Festiwal UFO. No chyba tak. Po lewej. O, widzę. A! O, patrz na bieskotek z tyłu namalowany, jaki fajny. Ktoś nas śledzi cały czas. Stalkuje nas. Śledzik, o nie! Śledzi. Szybko, dojedźmy go, szybko! Berber! Dziki skok, dziki lot! W dół! What? Kurde. Nie pykło. Przeleciałem. Przeleciałem gościa, niestety. Poczekaj. Dobra, już tam jadę do ciebie. Boże, strzelają do mnie! O nie, Berber. Czekaj, jest jakiś Samson, jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Ja tutaj odpaliłem mapkę, już podglądam, będę ci pomagał. Pierwsza przemoc. Jak był serial Pierwsza Miłość, to teraz jest Pierwsza Przemoc. No. Gdzie ty jesteś, Paweł? Bo nie wiem, skakuję na ten. Na górę. A nie udało mi się wskoczyć na górę. Dziwne, że jeszcze nikt nie wydarł na nas na czacie. No nie? Albo się wydarł tylko po rusku. Nie wiem, ale strzela do tego gościa, który jechał powoli. Stary, jedziesz zbyt wolno! To jest niebezpieczne! Dla całej... coś tam. Tak dla się nie robi. Dla całej rodziny i ogólnie. Jeszcze go... Że wyskoczył, stary! Jedziemy prosto, lecimy prosto na Tauron Arenę! Nieprawda, tam jest gościu jakiś typo! Rozwalmy typo! Co ja robię w ogóle? Tu jest jakiś gracz. Ty jak ja w ogóle? No i czemu zabiłeś Flamisa? Przecież to nie ja go zabiłem, tylko żyć. No to dobra, no. O Boże, tu jakaś mafijka była! To balasi tu są. Balaści, tak. To było Paweł Ty zabiera Flamisa, a nie... Zabrałem go do kociego świata. Tak, to co pokazałem mu piwnicę. Nosić, nie? Tak. Dobra, gdzie ty jedziesz? Tam są jakieś gracze, czy ty jedziesz po prostu od tak, bo jedziesz? Nie, jadę w stronę... Różowy, patrz, różowy scramjet tam jeździ. Różowy scramjet. O nie, czołg! Czołg! Co? Ten... A nie, dobra, oni są daleko. Aha. Zieloni wzięli czołg przeciwko nam. Bardzo dobrze, chodź, jedziemy na czołg! Ale to jest za daleko, a on nas ustrzeli jak takie dwie te... No proszę cię, no proszę cię, no, szanujmy się, nas ustrzeli... No Bert, nie tędy droga. Pomyliłeś drogę troszeczkę. O, widzę tam różowitkiego i wyląduje mu chyba prosto na głowie. Chwilę. Spokojnie. Aj, ja to taki dachowiec jestem, bo wylądowałem na dachu. Ja gościa widzę? Tak, co tu stoi? Przepraszam! Niechcący stary, stałeś na drodze! Ale się wyczuł. Ej, zabijmy jeszcze jakiegoś prezesa! O, a, rany! Tego, co ja go pierwszego zabiję. Taka sytuacja! Niestety! Koty bywają brutalne! Ten sobie ten... Na telefonie siedział, a tu nagle... No, stary, no bo... No to logiczne, że nie będę chodził kotem po ulicy, nie? Co, jestem kotem z ulicy? Nie, jestem kotem chodnikowym. No. Poczekaj, gdzie tu dobra, jest? Trzeba znowu odlecieć. O, dlaczego? Nie, a tam, jakiś pan, tam jest jakiś pan... Paczuszka tam jest, zobacz. Oni mają paczuszkę, ci zieloni. Widzisz? Ale kurde... To mamy jeszcze czas, Bert. Mamy czas antenowy, żeby to zrobić. Ale stary, jak oni daleko są, gościu. No stary, ej stary. Po drugiej stronie mapy, no stary, no. I faktycznie. To jest bardzo tam jest daleko. Jakiś... Petersonek, tam ktoś jest jakiś. No to jest bardzo daleko, może faktycznie olejmy temat. Właśnie. Ojejku, tu strzelają do mnie!
Kto strzela do ciebie? Patrz! Motorki się pojawiły. Lecę, walka, Paweł, bo wyląduje ci tak... Nie, tylko nie do wody, błagam. Basen! Basen. O, jakaś pani tu jest w ogóle zdziwiona. Dobra, Bertbert, to... No co za Bertbert, szybko zaznaczmy tutaj najbliższy ten, możliwy teren. Najbliższego gracza. Najbliższy tu jest różowy. Czacha jedzie. Gdzie Czacha? Gdzie pokaż. Chodź. Zaprowadzę cię do Czachy. O, Czacha jedzie! Jadę prosto. Paweł potrzebuje pieniędzy, więc Czacha się przyda. Trzeba i... Atakuj! Różowa siło! Poczekaj. Masakra. Jeszcze chwilę. Odwracam się. Trochę podszkolić w sterowaniu tym strzelaniem w powietrzu, ponieważ troszeczkę mi to jeszcze nie wychodzi, przyznam. Bardzo możliwe. A teraz robię nalot. Oczywiście we wszystkie budynki muszę zahaczyć przy tym, no jakże. Dobra, Paweł, bierz tą Czachę. Czekaj, rozbijam się budynek. O! O, Petersonek stoi. Przepraszam. Ja już widzę Czachę. Poczekaj! Co on? Mam go namierzonego. Masz go namierzonego. Wystrzeliwuję. Czy nie? Boże, nie trafiłam. Znowu nie trafiłam! Boże, dobra. A to nie on. To był on? To była Czacha. O! Czacha, dobra. O, 3000 za głowę. Dobra, Petersonek widać. Ktoś tam... Nie przejmuje się za zbytnio. Stoi znowu na ulicy. Paweł! Przepraszam, no co ci poradzę, no. Lubię wjeżdżać na chodniku. O, coś się dzieje na Del Perro. Ale on powinien się cieszyć, zobacz, jaka laska go wzięła. Pokręciła. Znaczy tym maską. Chodziło o maskę tam oczywiście. Tam się dzieje. Gdzie się dzieje, Bertbert? W tamtą stronę, gdzie lecę. A tam ktoś stoi. O Boże, rakieta poleciała w twoim kierunku, Bertbert! Oj. A nie. Przepraszam. Ej, przeżył to. Co za kolo? Oj, też czuję, że zaraz oberwiemy od tych wszystkich ludzi. O Boże, trafił mnie. Zdarza się. Życie bywa brutalne. Czacha się trochę wkurzyła chyba. Czacha się wkurzyła. Także tym symbolicznością możemy skończyć ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, Chaos. Mam nadzieję, że podobało wam się zniszczenie w naszym wykonaniu. Tego nie było. Tym bardziej, że były dwa Batmany. Nowy Batman. Znaczy taki trochę mniej czarny, ale bardziej różowy. Ojejku. Chyba potknąłem się o chomika. Jak to? Jakiego chomika? Jakiś chomik. Poczekaj, stój w miejscu na chwilę. Tak, stoję. Oj! Jak ty żeś nie zginął, człowieku? Normalnie. Przecież to było 100% def. Co jesteś? Ale fajnie jest... Masz jaki fajny stunt, wystarczy podskoczyć. W ostatnim momencie. Weź tu ten, chodź tutaj. O, weź mnie, przejedź. Przejedź mnie. Ile po tych gościu chce mnie niczestwić? Czekaj, mu strzelam w pyszczek! Aaaa! Ciach! Dojechałem! To jakiś klaun był, Bertbert, to był jakiś klaun. Chłop! No tak średnio wyszło. Dobrze jest. I tym sobie, że kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Pa, jeszcze raz! Na razie. Dobra. Czekaj, gdzie tu jest? Ja będę dzisiaj bramkarzem. Ty, no weź. Co ty robisz? Bertbert. Jesteś łobuz. Ej, Paweł jest nieśmiertelny.